Witam bardzo serdecznie, z tej strony Dodek. Zapraszam na materiał z gry Farming Simulator 19. Jesteśmy na moim polskim gospodarstwie. I w dniu dzisiejszym będę chciał zrobić parę rzeczy. A mianowicie przede wszystkim wyprowadzić bizona z powiaty. I rozpocząć żniwa. Zboża nam ładnie dojrzały już wszystkie. Marchew też. Więc myślę, że najwyższa pora, żeby zacząć kosić. Ja sobie ten pomoc ustawiłem na 10 km na godzinę. To jest ta standardowa prędkość robocza tego headeru. Nie będę niczego zmieniał. Myślę, że to jest tak w miarę optymalnie. Na pewno na tym odcinku będę chciał skosić to pole i pole z pszenicą. Przynajmniej częściowo, nie wiem czy zdążę. Już trochę tego zboża będzie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Bo tu już widzę jeden przejazd i mamy 40% zbiornika w kombajnie. Tutaj wytnę skrajniak, żeby nie mieć potem problemów z manewrowaniem. Miałem w planach zacząć od pszenicy, bo moje kury się jej domagają, ale stwierdziłem, że mimo wszystko jednak najpierw skoszę to pole, żeby móc tutaj sobie, że tak powiem, bezkarnie jeździć na skróty, a nie naokoło. Myślę, że jak poczekają te w sumie nie wiem ile to, z godzinę, półtorej, myślę, że mniej więcej czasu mi nie zejdzie, to nic im się nie stanie. Tak więc w tym odcinku mam w planach skosić to pole, przynajmniej zacząć kosić pole z pszenicą. W kolejnym odcinku będę chciał wjechać na pole z marchwią. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, ja sobie kombajn na razie tu zostawię. Wsiądę do 60. Pojadę po przyczepę. Tutaj jak widzicie jest zetor z beczką, gdyż jeszcze przed odcinkiem robiłem poranne obrządki u krów. I tak jak mówiłem, przede wszystkim pszenicę zostawię sobie dla swoich kur. Żyto pójdzie na sprzedaż. Marchew też zostanie kurom nasypana, ale zanim to zrobię, to jeszcze będę chciał kupić to pole 98.
Tam jest posiane przeżyto z tego, co się orientuje. Jak sobie sprawdzałem poza odcinkiem, na spokojnie. I tak jak mówiłem, to pole będzie przeznaczone stricte pod kukurydzę na kiszonkę. Tak. Tu jest posiane przeżyto. Jego tam jakoś dużo nie powinno być. No ale zawsze to coś. Też pójdzie na sprzedaż. Mówię, tamto pole. Na tamtym polu będę chciał posadzić już w tym sezonie kukurydzę. Również będę musiał się zastanowić nad dużo większym silosem niż ten, który mam. No, jest troszkę malutki. Już jest malutki, przy czym zapełniałem go tylko i wyłącznie trawą, a nie plewami z kukurydzy, których jest dużo więcej. I myślę, że to będzie taki idealny pomysł, jeżeli chodzi o to, te trochę zmian tutaj na gospodarce. Ogólnie mam w planach go postawić tu, w tym miejscu, gdzie stoi ciągnik. Tam, gdzie były te drzewa. Nie wiem, na ile mi się to uda. Zobaczę zresztą, ale mówię, mam w planach go tam postawić. Przede wszystkim z dwóch powodów. Tu jest dużo miejsca. To jest jeden taki najważniejszy powód. Drugim takim powodem jest to, że będę miał, no można powiedzieć, w miarę blisko z tamtego pola. No i to są takie dwa najważniejsze aspekty, które przeważyły konkretnie nad tą dokładnie lokalizacją. Oczywiście część kukurydzy pójdzie na sprzedaż, kiszonki. Część zostawię sobie dla krów. Tą, którą będę robił z trawy, ją zostawię do paszowozu. Natomiast tą taką luźną sypką będę po prostu krową sypał i taki mam plan. Na ile mi on wyjdzie, to się okaże. Tutaj ten teren jest trochę nierówny, także trzeba go będzie wyrównać. Przede wszystkim nie wiem, jaki duży silos będę mógł tu postawić, tak żeby nie doszło do jakiegoś dużej niwelacji terenu. W sensie niwelacji, no, takiego do powstania dużych dysproporcji terenowych, żebym musiał tutaj wyrównywać, bo przede wszystkim nie chcę tracić powierzchni tego pola, a liczę się z tym, że coś takiego może mieć miejsce. Natomiast będę chciał na pewno zrobić to w miarę bezboleśnie, w sensie, żeby było jak najmniej potem potrzeby z ogarnianiem terenu. No i to pole zaraz skosimy.
Zostanie nam jeszcze tylko to pole z pszenicą, przynajmniej częściowo, bo nie dam rady go w całości skosić na tym odcinku. Mam również nagrane mechanika, który powiedział, że mi w ciągu jednego dnia ogarnie naprawę 60, żebym mógł wyjechać w pola, u góra dwóch, żebym mógł wyjechać w pola i zacząć sadzić. Natomiast dzisiaj jest ten plus, że jest bardzo ładna pogoda i mam w planach zdążyć skosić wszystko i ewentualnie zgrabić tą słomę, żeby zdążyć przed deszczem, bo niby koło północy ma padać. Nawet nie spojrzałem, ile tego, znaczy nie zwróciłem uwagi, ile tego żyta będzie z tego pola. Ale widzę, że przyczepa już jest pełna, więc pojadę ją wywieźć. No tak, po cichu liczę, że będzie około 10 tysięcy. Możliwe, że mogę się mylić, tak, oczywiście, ale mówię tak, po cichu liczę, że będzie około 10 tysięcy. Jeszcze tylko poczekam, jak się burty zamkną. Tutaj z tyłu, poza odcinkiem również, obrysowałem sobie na nowo to pole. Na nowo posiałem trawę. Pousuwałem dwie modyfikacje, które moim zdaniem mogły być przyczyną tego, że to pole się tak kurczyło. Tak mi się wydaje. Więc tutaj zostały mi jeszcze dwa przejazdy. Ja myślę, że to w miarę szybko zrobię. I pojadę kosić tamtą pszenicę. Ale numer niby nie było, ale to
Kombajn jechał i kosił mi jeżyka. Dobra, ja header wyłączę. Przesiadam się w 60, wiozę to żyto. Wrócę do silosu. I skoczę na pole tą z pszenicą. I myślę, że zacznę je powoli kosić. Jeszcze tak z czystej ciekawości sprawdzę, ile tego żyta wyszło. Mówię, tak obstawiam około 10 250, czyli no jest to taka dosyć fajna cyfra. Myślę, że tą 60 jeszcze dam radę skosić tą, zgrabić tą słomę. Że nie mam dostępu do tego terenu, ale skrajniak muszę sobie wyciąć. No i teraz jestem ciekawy, ile tej pszenicy będzie. Mam nadzieję, że też tak w miarę dużo, gdyż poprzednio mieliśmy około 6000 i pod koniec sezonu już jak widać jej brakło. Ja jej nie kupowałem, bo stwierdziłem, że to się nie opłaca, gdyż worek z pszenicą jest bardzo drogi. A tak naprawdę po co mam płacić za coś, co de facto mogę mieć za darmo. Tyle, że po prostu trzeba będzie na to troszkę poczekać. Dlatego też odpuściłem sobie właśnie kupowanie, chociaż były momenty, w których mnie tak naprawdę wróciło, żeby to zrobić.
Ale ostatecznie jednak stwierdziłem, że nie będę tego robił, bo tak naprawdę nie ma sensu. Muszę powiedzieć, że jeden przejazd i mamy 70% zbiornika, więc to jest dużo. Ja sobie mimo wszystko jednak ten skrajniak tutaj też wytnę. I chyba jednak przejadę 60 tutaj, żeby się wysypać. Mówię, nie chcę sąsiadom jeździć po zbożu, nie chcę go niszczyć, bo to też tak. Sam bym nie chciał być w takiej sytuacji. W której ktoś niszczy moje zboże, tak? No i tu już widać, od razu pszenica ma inny kolor, taki trochę ciemniejszy. Myślę, że ja przejadę do końca i tam wysypię ten ciągnik. Czy w sensie przejadę do końca i zacznę jechać w tą stronę, bo no, rurę już będę miał nad ścierniskiem, nie nad zbożem. Także myślę, że będę mógł wtedy na spokojnie tą przyczepę wysypać. Czy zawartość tego zbiornika wysypać na przyczepę. Także już teraz po prostu będę kursował w prawo i w lewo, tylko po to, żeby to pole skosić, tak. Muszę powiedzieć, że też nie zwracałem uwagi, ile tej pszenicy powinno być. Ale tak czy inaczej, to już jakby w tym momencie jest poza moim i jakby zainteresowaniem, gdyż no, mówię, sprzedawał jej nie będę, potrzebuję jej tylko i wyłącznie stricte na parze dla paszy dla kur. No jak jej braknie, no to trudno. Tak czy inaczej mam w planach gdzieś zrobić tutaj jeszcze jeden kontrakt na polu, gdzie jest jęczmień. Tylko dlatego, żeby po prostu tego jęczmienia z tej nadwyżki, którą tam zostanie z kontraktu, po prostu dosypać tym kurą do pełna. I to jest tak naprawdę tylko jedyny powód, dla którego ten kontrakt zrobię, bo mówię, nie będzie to jakoś w formie zarobkowej, stricte na zasadzie, nie wiem, zarobienia jakichś tam dużych pieniędzy, tylko po prostu zabezpieczenia sobie tej paszy, no bo jak widzicie, ja w tym sezonie jęczmienia nie siałem, gdyż nie przewidywałem, że dojdzie do sytuacji, w której tej pszenicy mi nie starczy. Bo tak czy inaczej, jęczmień by w tym momencie posiał tylko i wyłącznie dla kur, gdybym miał świadomość tego, że mi braknie pszenicy.
No ale jak widać, ten plan zapowiada się taki no w miarę fajny, więc myślę, że w takiej sytuacji, owszem, co prawda liczę się z tym, że może dojść, ale nie zakładam, że będzie to jakoś bardzo na moją niekorzyść, tak? W sensie liczę na to, że tej pszenicy po prostu mimo wszystko starczy na dosyć długo. Ok, ja się z Wami żegnam w tym momencie. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i trzymajcie się, cześć.